Hej, witam Cię na moim kanale Słodki Dekor. W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak przygotować kruche ciasteczka na podziękowania, na przykład na chrzest. Właśnie jestem w tej sytuacji, że wybieram się na chrzest, będę nawet matką chrzestną i chciałam coś przygotować dla każdego gościa. Jest to dziewczynka, więc jak najbardziej kolor różowy, czyli ciasto kruche zabarwiłam na różowy kolor. Ciasto trzeba dokładnie schłodzić w lodówce, wtedy lepiej odbijają się stemple. I tu właśnie używam stempli od ciastkowe dekoracje. Są fantastyczne. Pokazuję Ci tu po kolei, jak z nich korzystać. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby zachować tą kolejność. One się wtedy rewelacyjnie odbijają. Takie stemple możesz również wykorzystać na ciasto piernikowe bądź na ciasto czekoladowe. Również bardzo fajnie się odbiją. Takie ciasteczka pieczemy tradycyjnie jak każde ciasteczka kruche, około 10 minut w 180 stopniach. Zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału, bo co tydzień wrzucam jakieś nowe ciekawostki, jakieś nowe inspiracje, więc będziesz miała możliwość, żeby w pierwszej kolejności się o nich dowiedzieć, jak tylko się pojawią. Będzie mi bardzo miło, jak udostępnisz ten filmik, bo na pewno przyda się Twoim znajomym, którzy będą chcieli go wykorzystać na jakieś okazje, a taką okazją są zbliżające się nieuchronnie święta Bożego Narodzenia. Również u ciastkowe dekoracje dostaniesz różne stemple w tym temacie. Jeżeli potrzebujesz dobry przepis na ciasto kruche, zapraszam Cię do siebie słodkidekor.pl. Na mojej stronie znajdziesz e-book z idealnymi przepisami na ciasta właśnie do takich dekoracji. Bardzo fajnie, jak na koniec takie ciasteczka ułożysz na macie specjalnej do pieczenia ciasteczek, takiej perforowanej, będą miały idealne spody. A tak wyglądają gotowe ciasteczka. Zapakuję je i będą świetnym podarunkiem z okazji Chrztu Świętego. Do zobaczenia w kolejnym filmie!